Dobrze, proszę Państwa, wydaje mi się, że możemy powoli zaczynać. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jakub Murawski, jestem zastępcą kierownika sekcji Infotech, w której wdrażany jest program PBSE. W imieniu Dyrekcji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju chciałbym powitać bardzo serdecznie wszystkich Państwa, zarówno wszystkie osoby, które tutaj znajdują się na sali, jak i wszystkich uczestników spotkania, którzy oglądają transmisję za pośrednictwem internetu. Proszę Państwa, program PBSE został zainicjowany przez Polski Komitet Energii Elektrycznej, który złożył do nas wniosek o ustanowienie właśnie takiego programu sektorowego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oceniło pozytywnie ten wniosek w postaci studium wykonalności i Rada NCBR, mając na uwadze to, jak istotny jest sektor energoelektryczny dla zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla polskiego bezpieczeństwa, Rada NCBR rekomendowała ustanowienie programu PBSE, czyli programu badawczego sektora elektroenergetycznego. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać członków komitetu sterującego, którzy znajdują się na sali. Bardzo prosiłbym o krótkie wystąpienie pana doktora habilitowanego Mariusza Sforę, przewodniczącego komitetu sterującego, oraz pana profesora Waldemara Skomutka. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim bardzo dziękuję Państwu, że interesujecie się programem i że tak licznie dzisiaj przybyliście, żeby dowiedzieć się już może o bardziej takich technicznych uwarunkowaniach towarzyszących składaniu wniosków w programie PBSE. Bardzo dziękuję za to zainteresowanie wszystkim przedstawicielom nauki i przemysłu. Program sektorowy dla elektroenergetyki wpisuje się w bardzo istotne, myślę w tej chwili, trendy, które możemy wszyscy obserwować zarówno na poziomie krajowym, jak też na poziomie międzynarodowym. Polski Komitet Energii Elektrycznej w ten właśnie sposób, uwzględniając te trendy, te tendencje, które na tych dwóch płaszczyznach funkcjonują, przedstawił program, w którym mam zaszczyt uczestniczyć jako przewodniczący komitetu sterującego, za takie zaufanie całemu komitetowi tym samym dziękuję. Przede mną zadanie, żeby Państwa zachęcić do tego, żebyście brali czynny udział w tym programie. Jest to zadanie i łatwe, i trudne. Myślę, że łatwe, dlatego że program jest ciekawy, interesujący z różnych punktów widzenia i dla różnych podmiotów. Obejmuje zarówno sektor wytwarzania energii elektrycznej, jak też sektor odnawialnych źródeł energii. No i również last but not least sektor przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. To, co jest istotne w tym programie, to to, że program nie skupia się tylko i wyłącznie na aspektach takich stricte technicznych, technologicznych, ale również w warstwie aplikacyjnej pozwala na składanie projektów dotyczących wdrażania określonych modeli biznesowych, które muszą towarzyszyć rozwojowi nowoczesnych technologii, wdrażaniu tych nowoczesnych technologii we współczesnej energetyce. Ta energetyka ma, w tej chwili to nie jest tylko i wyłącznie polski problem, ma przed sobą ważne wyzwanie, w jaki sposób zaadaptować się do wyzwań, które niesie ze sobą społeczeństwo informacyjne, coraz częściej pojawiające się nowoczesne technologie, które
wymagają, zwłaszcza jeżeli mówimy o tej dużej energetyce konwencjonalnej, o przedsiębiorstwach zintegrowanych pionowo, one wymagają zupełnie innego myślenia, zupełnie innego podejścia. I myślę, że ten aspekt, ja przynajmniej chciałbym, żeby tak było, powinien być no, z jednej strony niezmiernie istotny, ale z drugiej strony atrakcyjny zarówno dla podmiotów reprezentujących naukę, jak również podmiotów reprezentujących przedsiębiorstwa. Proszę Państwa, zachęcam jeszcze raz serdecznie do tego, żebyście składali wnioski już teraz w tym pilotażu programu. Później, miejmy nadzieję, będą jeszcze kolejne edycje. Wiem, że niektórzy już do nich się również przygotowują, ale wiele zależy od tego, ile wniosków i jakie jakości wnioski pojawią się w tym właśnie pilotażu. Termin jest krótki, szereg wniosków już spłynęło, ale do 20 grudnia można jeszcze w programie wziąć udział. Do czego wszystkich Państwa, zarówno ze sfery nauki, jak również biznesu, serdecznie tym samym zachęcam. Teraz chciałbym oddać głos panu profesorowi Waldemarowi Skomutkowi, który w swoim wystąpieniu przedstawi może w sposób bardziej kompleksowy te problemy, z którymi boryka się współcześnie polska energetyka. Te wyzwania, które musi spełnić, aby być energetyką konkurencyjną, innowacyjną i wpisywać się w ten paradygmat nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach. Panie profesorze, drogi Waldku, the floor is yours, jak to mówią Anglicy. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie Państwa, witam Państwa organizatorów i oczywiście przede wszystkim Państwa jako beneficjentów tego, co dzisiaj możemy uzyskać poprzez składanie wniosków i jednocześnie aplikować pośrodki finansowe poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Szanowni Państwo, mój szanowny przedmówca Mariusz w ogólnym zarysie przedstawił, właściwie myślę, w jaki sposób ogólny chciał zachęcić na pewno Państwa do udziału w projektach. Myślę, że warto jeszcze chwilę skupić uwagi na może nieco bardziej uszczegółowieniu tego, co zostało wcześniej powiedziane. W swojej wypowiedzi nie chciałbym być odebrany przez Państwa jako osoba, która próbuje lobbować wykorzystanie środków finansowych, bo wydaje mi się, że to, jeżeli ktoś ma wizję polskiej energetyki, wpisuje się z tą wizją swoją poprzez swój podmiot, w którym pracuje, w budowę polskiej energetyki, to z pewnością potrzebę pozyskania jakichkolwiek środków finansowych z różnych źródeł, z różnymi ścieżkami wyczuwa zawsze w każdym momencie. Proszę Państwa, ja chciałbym zwrócić uwagę Państwa, a może nawet i troszeczkę zagrać na tych uczuciach, może nie tylko nie podejrzewać o żadne sztuczki socjotechniczne, mianowicie chciałbym zwrócić uwagę Państwa na sytuację polskiej energetyki dzisiaj z punktu widzenia może nie prezentacji, które wielokrotnie już przedstawiałem w różnych gremiach i tych, które zajmuje się bezpośrednio zarządzaniem polską energetyką, zarządzaniem krajem. I chciałbym przede wszystkim jeszcze raz zwrócić szczególną uwagę na kilka aspektów, które są niezmiernie ważne, a które z kolei możemy wspólnie razem zrealizować i pomóc krajowej gospodarce poprzez energetykę, a wiadomo, że rozwój gospodarczy jest możliwy wtedy, jeżeli będzie odpowiednio gwarantowane zabezpieczenie energetyczne. Pamiętajmy o tym, że to, że rośnie PKB, nieistotne, czy ono akurat teraz jest niższe od tego sprzed kilku lat. W tym momencie to może mniej istotne, ale ono rośnie, a w związku z tym na pewno jest zapotrzebowanie na energię. Ono będzie tak samo rosnąć. A w związku z tym, podchodząc w taki sposób do tego zagadnienia, musimy być przygotowani na to, aby nie powtarzały się scenariusze z sierpnia ubiegłego roku, kiedy mieliśmy problem ze zbilansowaniem systemu energetycznego. A w związku z tym ten pierwszy element, w który należy wpisać się z projektami, to jest zagadnienie związane z gwarancją możliwości bilansowania systemu, polskiego systemu elektroenergetycznego. W tym oczywiście jest ukryta kwestia związana z rentownością aktywów dzisiejszych
w podmiotach gospodarczych, w grupach energetycznych. Te aktywa niestety, ale ta rentowność ich zmniejsza się w ostatnim okresie czasu. To wynika przede wszystkim z dekapitalizacji tego majątku, który potrzebuje nowych środków finansowych, nowych innowacyjnych rozwiązań. Jak je wprowadzić w jakiś inny sposób, jak tylko poprzez właśnie akurat realizację projektów, tych innowacyjnych projektów, które z kolei będą się przekładały na wzrost rentowności tych aktywów. Kolejna kwestia to bezpieczeństwo energetyczne. Stwierdzenie, które niektórzy twierdzą, że się wyświechtało, dzisiaj jest nagminnie używane. Ktoś, kto mówi, że czy ewentualnie udziela negatywnej odpowiedzi, argumentując to niezachowanie bezpieczeństwa energetycznego, sprawia, że w zasadzie uginają się kolana wielu osób. Ale proszę Państwa, to nie w takich kategoriach należy o tym na to spojrzeć. Bilansowanie systemu, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, to między innymi implementacja innowacyjnych rozwiązań, które będą oparte na zarządzaniu popytem, którego my dzisiaj w kraju jeszcze nie wykorzystujemy w takim stopniu, jak należałoby to zrobić. No i oczywiście w to wszystko jeszcze wpisują się usługi, systemy IT, bardzo istotne, bardzo ważne dla poprawy efektywności funkcjonowania krajowej energetyki, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, elastyczności tych aktywów, które mamy, szczególnie jeżeli chodzi o wytwarzanie, które wspomogą nas w sytuacjach takich, z którymi mieliśmy w przeszłości nieodległej do czynienia. Proszę Państwa, zwróciłbym uwagę na jeden jeszcze bardzo istotny aspekt. Otóż bardzo wiele dyskusji w kraju dzisiaj toczy się, czy zajmować się jeszcze węglem, czy już właściwie dać sobie spokój z węglem, mówić tylko o odnawialnych źródłach energii, bo to jest przyszłość. Nie chcę być tutaj akurat postrzegany jako osoba, która będzie się kurczowo tylko trzymała węgla. Ale proszę Państwa, zwracam uwagę na jedną rzecz. Otóż Skandynawia ma wskaźniki, szacując tak ogólnie, 80% energetyka odnawialna, 20% energetyka, ta bym powiedział, brudniejsza. My mamy wskaźnik odwrotny, 80 ponad węgiel, odnawialne niecałe 20%. Proszę Państwa, czy ktoś skalkulował, ile by kosztowała nas transformacja gospodarcza? I czy państwo wytrzymałoby to finansowo, gdybyśmy chcieli rewolucyjnie zmniejszyć wskaźnik wykorzystania węgla w produkcji energii elektrycznej? Myślę, że chyba tutaj nie wymaga to żadnego głębszego komentarza. W związku z tym technologie nasze na pewno w dużej części muszą się wpisywać właśnie w węgiel. Jesteśmy w stanie dzisiaj uzyskać możliwości bilansowe, korzystniejsze możliwości bilansowe z punktu widzenia operatora przesyłowego, który ten system krajowy codziennie w zasadzie bilansuje pod względem zapotrzebowania i produkcji poprzez modernizację odpowiednio ukierunkowaną właśnie w energetyce konwencjonalnej. Na to potrzeba środków, na to trzeba pomysłów, na to potrzeba również inwencji państwa wprowadzających różne innowacyjne rozwiązania, ale jednocześnie korzystających ze środków finansowych, jak już wcześniej powiedziałem, pozyskanych z różnych środków płynących, powiedzmy, do naszych działań w energetyce. I myślę, że dzisiaj ten aspekt, o którym wcześniej też wspomniałem, który chciałbym jeszcze na chwilę tylko tutaj przez chwilę rozwinąć, mianowicie zarządzanie popytem, to jest też ten element, który wpisuje się w to, co energetyka rozpoczęła kilka lat temu, a więc smart grid, sieci inteligentne, montaż powiedzmy inteligentnych układów pomiarowych, ale proszę Państwa, prześcigaliśmy się w grupach kto więcej zainstaluje tych liczników inteligentnych. Ale dzisiaj potrzebujemy nie tylko tych liczników, dzisiaj potrzebujemy system, który będzie spinał to. Dlaczego? Bo zamysłem inteligencji sieci to przede wszystkim była możliwość udziału odbiorcy, prosumenta przyszłościowego, ale i obecnych już też, w tym właśnie akurat bilansowaniu systemu elektroenergetycznego. Czy już na tyle aktywnie i pełni wykorzystaliśmy te możliwości, które akurat nam los już wcześniej tutaj dał, żeby właśnie wspomóc system elektroenergetyczny. A w związku z tym, proszę Państwa, uważam, że ta sfera zarządzania popytem dzisiaj jest jeszcze daleko, daleko zaniedbana, w sensie nawet może nie w pełni dostrzegana, tak jak ona właściwie na to zasługuje, a może nam w wielu przypadkach pomóc. I to w wielu przypadkach takich, w których nakłady inwestycyjne albo będą znikome, albo takie, które są akceptowalne dzisiaj bez większych problemów w podmiotach energetycznych. Ale nie tylko tu mam na myśli podmioty z energetyki zawodowej, również i tych podmiotów, które
działają na rzecz energetyki zawodowej. Drodzy Państwo, myślę, że każdy zdecyduje sam, czy będzie uczestniczyć w programach, bo myślę, że to jest jeden program, może im będą następne programy, jeżeli chodzi o pozyskanie środków finansowych. To nie jest tylko kierowane do dużych grup, bo pieniądze też w sumie nie są małe, ale z drugiej strony można powiedzieć, też nie są wielkie. 150 milionów złotych, no to gdybyśmy tak popatrzyli na potrzeby energetyki zawodowej, to w sumie to wcale nie jest dużo środków finansowych do dyspozycji. Ale właśnie tu mają się zrodzić pomysły, które przeniesione później na grunt przemysłu będą z powodzeniem wdrażane i realizowane. Proszę Państwa, na zakończenie chciałbym jeszcze zwrócić uwagę Państwa na aspekt taki, mianowicie my dzisiaj już nie mamy nad czym dyskutować w kraju, jeżeli chodzi o energetykę. W sensie takim, zastanawiając się nad tym, czy warto skorzystać z ścieżki finansowej takiej czy innej, czy może nie. Proszę Państwa, ten czas dyskusji, rozmów, debat u nas się wyczerpał już. Dzisiaj są potrzebne konkretne rozwiązania, konkretne pomysły, takie, które będą, przepraszam za żargon, strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o zastosowanie w energetyce. I o to nam chodzi również, jeżeli chodzi o ten program, który dzisiaj ma być tutaj komentowany, a został już uruchomiony od 2 listopada. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że nie przeciągnąłem czas będący w dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim panom za otwarcie spotkania. Ja nazywam się Magdalena Garlińska, jestem pracownikiem działu zarządzania programami NCBR i jednocześnie koordynatorem programu sektorowego PBS-e i chciałabym pokrótce omówić agendę dzisiejszego spotkania. Spotkanie będzie się składało z dwóch bloków tematycznych. W pierwszym bloku omówimy koszty kwalifikowane w ramach programu sektorowego PBS-e. Przedstawiona zostanie także prezentacja dotycząca kosztów zasady konkurencyjności. Po tych prezentacjach będzie czas na zadawanie pytań i na konsultacje z przedstawicielami działu finansowego. Następnie około godziny 13 będziemy mieli czas na krótką przerwę kawową i po tej przerwie kawowej przejdziemy do drugiego bloku spotkania, w którym omówimy kwestie ogólne związane ze składaniem wniosków w konkursie PBS-e, regulamin konkursu, zasady oceny wniosków, zostanie pokrótce omówione działanie generatora. I ta druga część spotkania zakończy się prezentacją naszego prawnika dotyczącą kwestii prawnych w tym programie sektorowym. Ta ostatnia prezentacja zakończy część oficjalną dzisiejszego spotkania, po której około 14:30 zapraszamy Państwa na lunch. Pierwszą część spotkania chciałabym rozpocząć zapraszając Panią Małgorzatę Kowalczyk do przedstawienia prezentacji dotyczącej kosztów kwalifikowanych. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. To przechodząc do prezentacji dotyczącej trochę o zasadach finansowania projektu, jak już Państwo otrzymają dofinansowanie i o katalogu kosztów kwalifikowanych. O tym będzie moja prezentacja na początek. No i co? Ale to tak za każdym razem? On dobra. Dofinansowanie, które Państwo ewentualnie otrzymacie, jest wypłacane w formie refundacji albo zaliczki refundacji, czyli Państwo sami najpierw ponoszą wydatki, my potem zwracamy za poniesione wydatki. Zaliczka, czyli płacimy awansem, Państwo tą zaliczkę wydatkują na realizację projektu i potem przedstawiają koszty rozliczające tą zaliczkę. Teraz tak, dofinansowanie jest wypłacane do 90% całkowitej wysokości dofinansowania, albo w postaci refundacji, albo w postaci zaliczki. Pozostałe 10% to jest płatność końcowa, która jest wypłacana po zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową i rozliczeniu projektu zarówno finansowym, jak i merytorycznym. Co do zaliczek. Pojedyncza transza zaliczki nie może przekroczyć 20% dofinansowania, które Państwo otrzymacie. Żeby otrzymać kolejną transzę zaliczki, trzeba rozliczyć 70% dotychczas otrzymanych transz i na rozliczenie zaliczki mają Państwo 90 dni od dnia jej otrzymania. Państwo są zobowiązani, przepraszamy za chwilowe problemy, Państwo są zobowiązani złożyć jeden rodzaj zabezpieczenia składają wszyscy w Excel in blanco,
opatrzony klauzulą nie na zlecenie wraz z deklaracją wekslową, to składają takie zabezpieczenie wszyscy beneficjenci. Natomiast czasami beneficjenci są zobowiązani złożyć dodatkowe zabezpieczenie, tak zwane twarde. Wtedy ono wynosi 150% najwyższej transzy zaliczki, którą państwo przewidują zawnioskować w projekcie. I to zabezpieczenie dodatkowe jest składane w przypadku, gdy łączna wartość zaliczek, które państwo chcą otrzymać w projekcie, przekracza 10 milionów złotych. Albo gdy przychody beneficjenta ze sprzedaży osiągnięte w zamkniętym roku podatkowym, poprzedzający rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie, są mniejsze niż 20% sumy kosztów kwalifikowanych projektów. Wtedy albo możemy odmówić wypłaty zaliczki, albo zażądać, jeżeli państwo będą chcieli otrzymywać zaliczki, zażądać tego dodatkowego zabezpieczenia. Jeżeli państwo w tym drugim przypadku, tych poniżej dochodów, poniżej 20%, nie będą chcieli zaliczki, wtedy nie prosimy o dodatkowe zabezpieczenie. I teraz tak, to dodatkowe zabezpieczenie w tej wysokości 150% najwyższej transzy zaliczki jest składane w jednej z tych form, które są określone w rozporządzeniu ministra rozwoju regionalnego w sprawie zaliczek. I no nie będę ich czytać, są to te, które tutaj, to jest może być pieniężna, poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, hipoteka. Państwo będą mieli dostęp do prezentacji, nie będę ich czytać. To tyle o zabezpieczeniach. Czyli obowiązkowy weksel in blanco, dodatkowe zabezpieczenie w jednej z tych form, w tych dwóch przypadkach. W przypadku, jeżeli suma zaliczek powyżej 10 milionów w projekcie lub gdy dochody beneficjenta ze sprzedaży są poniżej 20%, a beneficjent chce otrzymywać zaliczki w projekcie. Teraz o kosztach kwalifikowanych. Jest kilka dokumentów, które regulują zasady kwalifikowania kosztów. Dla nas, dla państwa najważniejsze są te trzy ostatnie, czyli wytyczne ministra infrastruktury i rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach FRR, FS oraz FS. To są wytyczne tak zwane horyzontalne, one regulują zasady kwalifikowania kosztów we wszystkich projektach finansowanych z funduszy unijnych. Te drugie od dołu, wytyczne ministra w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój dotyczą konkretnie programu, z którego finansowany jest ten konkurs i będą finansowane państwa projekty. A ostatni dokument, przewodnik kwalifikowalności, to jest dokument opracowany przez NCBR, w którym postaraliśmy się zebrać najważniejsze, ale nie wszystkie elementy, które dotyczą naszych beneficjentów, które są zawarte w tych dwóch wytycznych ministra infrastruktury i rozwoju. Ale tak jak mówię, to nie jest tak, że tam są przepisane te wytyczne kropka w kropkę, dlatego bardzo państwa zachęcam i polecam, żeby się zapoznać z tymi jednymi i drugimi wytycznymi, bo one państwa obowiązują. Teraz krótkie zasady, co to są koszty kwalifikowane, jakie koszty nie mogą być kwalifikowane. Podstawowa zasada to jest w przypadku projektów finansowanych ze środków unijnych zasada kasowa, czyli żeby rozliczyć wydatek, musi on być faktycznie poniesiony przed rozliczeniem w okresie realizacji projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie. Nie dotyczy to oczywiście wydatków rozliczanych w oparciu o metody ryczałtowe oraz amortyzacji. Tutaj zwracam uwagę na ten określenie, że musi być poniesiony w okresie realizacji projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie. Państwo mogą rozpocząć realizację projektu, oczywiście na własne ryzyko, dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Mogą państwo realizować projekt, ponosić koszty. Jeżeli państwo otrzymają dofinansowanie, podpisują państwo umowę
I proszę wtedy pamiętać, jeżeli jest taki przypadek, że Państwo rozpoczęli realizację projektu wcześniej, żeby wpisać odpowiedni okres realizacji projektu w umowie o dofinansowanie, czyli ten okres, kiedy Państwo realizowali projekt przed podpisaniem umowy. Bo jeżeli Państwo na przykład wpiszecie, że realizujecie projekt od dnia podpisania umowy, czy tam miesiąc po podpisaniu umowy, to wtedy te wszystkie wydatki poniesione przed okresem realizacji projektu nie zostaną uznane za kwalifikowane. No co, tak dosyć oczywiste, że wydatek musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, musi być uwzględniony w budżecie projektu. Musi być niezbędny do realizacji projektu i poniesiony w związku z realizacją projektu. Musi zostać dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny. Tutaj będzie kolega jeszcze mówił o zasadzie konkurencyjności, która w jakiś sposób ma zapewnić tą spełnienie tej zasady przejrzystości, racjonalności, efektywności. Musi być należycie udokumentowany. Są Państwo zobowiązani posiadać dokumenty potwierdzające wydatki, które Państwo rozliczacie w projekcie. Czego nie wolno? Nie wolno, zakazane jest podwójne finansowanie, które to jest w szczególności na przykład wykazanie tego samego wydatku w różnych projektach, zakupienie środka trwałego z udziałem dotacji krajowej czy unijnej, a następnie rozliczenie amortyzacji tego środka trwałego w tym czy innym kolejnym projekcie. Finansowanie w ramach umowy cywilnoprawnej zadań osoby stanowiącej państwa personel projektu państwa pracownika, które mieszczą się w zakresie obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę. I niedozwolone też jest rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich, które są rozliczane ryczałtem, oraz w kosztach bezpośrednich. Czyli jeżeli na koszty pośrednie, szeroko pojęte koszty administracyjne otrzymują Państwo ryczałt, zaraz będę o tym mówić, to już te koszty administracyjne nie mogą się pojawić w kosztach bezpośrednich. Co jest kosztem niekwalifikowanym? To są koszty, które nie spełniają wszystkich warunków określonych w naszym przewodniku oraz wytycznych jednych i drugich. Koszty, które są nieudokumentowane lub nienależycie udokumentowane. Podatek VAT, który może zostać odzyskany. I w przypadku rozliczania podatku VAT współczynnikiem sprzedaży, tak, cały podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowany w projekcie. Co tu jeszcze takie może Państwa dotyczyć? Wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie są niekwalifikowane. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na koszty audytu zewnętrznego. Państwo są zobowiązani w projektach powyżej 3 milionów przeprowadzić obowiązkowy audyt zewnętrzny zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki. I ten audyt powinien zostać przeprowadzony po zrealizowaniu 50% planowanych wydatków, a przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków. W związku z tym audyt, który jest zrealizowany przed 50% albo po 80% stanowi wydatek niekwalifikowany, mimo że dalej on jest obowiązkowy. No i tak jak mówiłam, ostatni punkt, koszty poniesione poza okresem kwalifikowalności też stanowią wydatek niekwalifikowany. Też jak już mówiłam, koszty są rozliczane zgodnie z zasadą kasową, czyli muszą być poniesione, opłacone przed rozliczeniem. Nie dotyczy to wydatków rozliczanych ryczałtem, amortyzacji i kompensaty, potrącenia, o których mowa w artykule 498 kompensata. A wkład własny beneficjenta jest wnoszony wyłącznie w formie pieniężnej. Nie jest dopuszczalne wnoszenie wkładu niepieniężnego, rzeczowego. Znaczy wnoszenie wkładu własnego przez beneficjenta wygląda w ten sposób, że Państwo ponoszą wydatki, nie wiem, na przykład 200 zł Państwo ponieśli wydatku i my w ramach dofinansowania, w zależności od intensywności dofinansowania, jak ona wynosi 80%, zwracamy 160 z tych 200, a te 40 niezrefundowane przez NCBR stanowi wkład własny beneficjenta. Czyli wnoszenie wkładu własnego to tak naprawdę jest automatyczne, ponieważ nie całość
poniesionych przez państwa wydatków my zwracamy. Każdy wydatek jest refundowany zgodnie z tą intensywnością dofinansowania, która się państwu należy, która jest zapisana w umowie o dofinansowanie, a pozostała część niezrefundowana przez NCBR jest wkładem własnym beneficjenta. Co jeszcze? Koszty kwalifikowane należy obliczać i zgodnie z zasadami rachunkowości i praktykami, które są u państwa w jednostce. I nie jest dozwolone tworzenie na potrzeby projektu oddzielnych nowych zasad specjalnie dla projektu innych zasad dotyczących rachunkowości i księgowania. Tyle takich ogólnych informacji. Teraz przejdę do omówienia katalogu kosztów, które mogą państwo rozliczać w projekcie. Są trzy kategorie kosztów bezpośrednich: wynagrodzenia, podwykonawstwo i pozostałe koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, które są rozliczane ryczałtem. Koszty wynagrodzeń to są koszty wynagrodzeń pracowników badawczych, czyli osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz brokerów technologii. To są koszty wynagrodzeń brutto pracodawcy ze wszystkimi składkami, oczywiście proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w realizację projektu. Kwalifikowane jest wynagrodzenie na podstawie w kategorii W umowy o pracę lub umowy zlecenia. I zwracam uwagę, że jest wskazane w wytycznych horyzontalnych, że nie jest dozwolone zawarcie umowy zlecenia ze swoim pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę. Na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, jeżeli to nie jest pracownik zatrudniony na umowę o pracę. W przypadku umowy zlecenia sprawa jest prosta, jest umowa zlecenia, rachunek, protokół odbioru. Natomiast w przypadku umowy o pracę my polecamy oddelegowanie pracownika na jakąś stałą część etatu do realizacji projektu. Wtedy jest łatwo określić, jaka część jego wynagrodzenia stanowi koszt kwalifikowany. Na przykład jest oddelegowany na 70% do realizacji projektu. Wtedy 70% jego wynagrodzenia stanowi koszt kwalifikowany. Natomiast no, jeżeli nie jest to możliwe ze względu na specyfikę projektu, to i pracownik pracuje różnie, w jednym miesiącu 10%, w drugim 100%, w trzecim 30% w projekcie, wtedy muszą państwo prowadzić karty czasu pracy, z których będzie wynikać, dlaczego taka inna część wynagrodzenia w danym miesiącu jest kosztem kwalifikowanym w projekcie. Tutaj chciałam zwrócić państwa uwagę, zwłaszcza na punkt B. Jest to też ograniczenie wskazane w wytycznych horyzontalnych, tylko polecam ich lekturę, że łączne zaangażowanie pracownika, którego wynagrodzenie jest rozliczane w projekcie, jako łączne zaangażowanie w pracę, nie w projekcie, jak również we wszystkich projektach oraz nie tylko w projektach, generalnie nie może pracować więcej niż 276 godzin miesięcznie, to jest półtora etatu, ponieważ po przekroczeniu tej liczby godzin już wynagrodzenie nie jest kosztem kwalifikowanym. Jeszcze jedno, chciałam zwrócić państwa uwagę, że wynagrodzenie, które państwo płacicie w projekcie i rozliczacie w projekcie jako koszt kwalifikowany, musi wysokość tych wynagrodzeń odpowiadać stawkom faktycznie stosowanym u państwa poza projektami finansowanymi z funduszy unijnych na analogicznych stanowiskach i wymagających analogicznych kwalifikacji. I teraz tak, jakie są kwalifikowane elementy wynagrodzeń? Tak jak tutaj państwo, wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody z wyłączeniem nagród jubileuszowych wynikające z regulaminu wynagrodzeń, który jest oczywiście
ustanawia jednolite zasady dla pracowników wszystkich, a nie oddzielny regulamin dla pracowników pracujących w projektach, oddzielny dla niepracujących w projektach. Wszelki dodatek funkcyjny za funkcje kierownicze pełnione w instytucji, dodatek specjalny wynikający ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadań, dodatek za wieloletnią pracę, wynagrodzenie za, za urlop i zwolnienie, proporcjonalnie oczywiście do zaangażowania pracownika w realizację projektu. Trzynastki też proporcjonalnie i wszystkie składki, których już tu nie będę Państwu może odczytywać. Możliwe jest też w tym przypadku tutaj tych składników wynagrodzeń, Państwo rozliczają jakąś część tego wynagrodzenia jako wydatek kwalifikowany w projekcie proporcjonalnie do zaangażowania w projekt. Na przykład pracuje ktoś na 40% w projekcie, no to 40% wynagrodzenia zasadnicza, niczego premii czy nagrody, czy tam dodatku funkcyjnego jest kosztem kwalifikowanym w projekcie. Mogą też Państwo się zdecydować na takie rozwiązanie, że za wykonywanie zadań w projekcie jest przyznawany dodatek i wtedy on może być rozliczany w projekcie jako koszt kwalifikowany pod warunkiem, że wynagrodzenie zasadnicze takiego pracownika nie jest rozliczane w projekcie. Czyli albo tę część tych wszystkich wynagrodzenia pracownika, albo dodatek za pracę w projekcie może być rozliczany jako koszt kwalifikowany. I tutaj zwracam uwagę, że ten wysokość tego dodatku jest ograniczona do 40% wynagrodzenia zasadniczego. A jeżeli pracownik pracuje w kilku projektach, to dla wszystkich projektów przyznawany jest jeden dodatek, który jest potem jest rozliczany proporcjonalnie do pracy w poszczególnym projekcie jako koszt kwalifikowany w tym projekcie. Tyle o wynagrodzeniach. Kolejna kategoria to są koszty podwykonawstwa, czyli zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu. Jest ograniczenie na koszty podwykonawstwa. W przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez jednego przedsiębiorcę jest to 60%. Podwykonawstwo, kategoria E, podwykonawstwo nie może przekroczyć 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Natomiast w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw, kategoria podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych projektu. I zwracam już uwagę, że kategoria E, czyli koszty podwykonawstwa, są wyłączone z podstawy naliczania ryczałtu kosztów pośrednich. Podwykonawstwo, zlecenie jakieś wykonanie jakiejś usługi badawczej, na przykład mogą Państwo zlecić dowolnemu podmiotowi, natomiast bez konieczności uzyskiwania pisemnej zgody NCBR-u można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, podlegającej ocenie i która otrzymała co najmniej ocenę B. To jeżeli w wyniku zasady konkurencyjności wyłonią Państwo kogoś takiego do wykonania usługi, to Państwo podpisują umowę ta jednostka, ten podmiot realizuje tę usługę. Natomiast jeżeli chcą Państwo zlecić usługę komuś innemu, czyli na przykład przedsiębiorcy, muszą Państwo wystąpić o zgodę do instytucji pośredniczącej. Kolega jeszcze będzie o tym mówił, ale też już powiem, że te zgody są generalnie wydawane. To nie jest tak, że my utrudniamy realizację projektu. Tutaj głównie się skupiamy przy sprawdzeniu przed wydaniem zgody na prawidłowości przeprowadzenia tej zasady konkurencyjności. Ale myślę, że kolega jeszcze o tym będzie mówił. Tak jak mówię, przy tym sprawdzamy prawidłowość przy wydawaniu tej zgody, prawidłowość przeprowadzenia zasady konkurencyjności i związane z tym uzasadnienie wyboru tego wykonawcy,
powiązania między beneficjentem a wykonawcą, ewentualnie historię i zakres dotychczasowej współpracy i informacje o doświadczeniu podwykonawcy w tym realizacji tego typu prac i potencjale jego kadrowym, technicznym. Jeszcze jedna sprawa, w kategorii E, czyli podwykonawstwa, należy rozliczać wszystkie umowy o dzieło i w przypadku umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nie mają te zastosowania ograniczenia, o których mówiłam, czyli że trzeba występować o zgodę instytucji pośredniczącej NCBR-u na zawarcie takiej umowy. Kolejna kategoria, pozostałe koszty bezpośrednie, dzieli się na trzy podkategorie kosztów. Pierwsza to koszty aparatury naukowo-badawczej, wartości niematerialnych i prawnych. I w ramach tej kategorii są kwalifikowane odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej oraz szeroko pojętych wartości niematerialnych i prawnych. Zwracam uwagę, że nie są kwalifikowane zakupy aparatury naukowo-badawczej oraz WNIP-ów. I też zwracam uwagę to, co tu jest na dole, że w przypadku rozliczania przy WNIP, przy wartościach niematerialnych i prawnych, w przypadku rozliczania amortyzacji lub kosztów odpłatnego korzystania z WNIP-ów, które nabyli Państwo od podmiotu innego niż ten jednostka naukowa, która otrzymała co najmniej ocenę B, muszą Państwo otrzymać zgodę NCBR-u na rozliczenie takich kosztów amortyzacji lub odpłatnego korzystania. Zasady są takie same. Jeżeli jest AB, to Państwo od jednostki posiadającej ocenę AB nabyli Państwo WNIP, to rozliczają koszty jego amortyzacji bez pytania się o zgodę i uzyskiwania zgody NCBR-u. Natomiast jeżeli nabyli Państwo WNIP, którego na przykład amortyzację chcą Państwo rozliczyć w projekcie od przedsiębiorcy, to przed rozliczeniem tej amortyzacji, kosztów tej amortyzacji, muszą Państwo wystąpić do NCBR-u o zgodę na to. Kolejna kategoria, koszty budynków i gruntów. Tutaj kwalifikowane są dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie, amortyzacja budynków. Oczywiście to są wszystko koszty związane z częścią merytoryczną projektu, czyli tutaj nie wchodzą koszty na przykład związane z amortyzacją budynków związanych z obsługą administracyjną, nie wiem, gdzie siedzi księgowość czy kadry. I limit na tą kategorię wynosi 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, ale ona jakaś szczególna. Emocji nie budziłby naszych beneficjentów. I ostatnia podkategoria, pozostałe wszystkie koszty operacyjne. I tutaj są wszelkie materiały, drobny sprzęt laboratoryjny niespełniający wymogów środka trwałego. I tutaj przy tym sprzęcie kwalifikowany jest koszt jego zakupu. Koszty otrzymania linii technologicznej czy instalacji doświadczalnej, wynajem powierzchni laboratoryjnej. I tutaj na dole są elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. I w przypadku takich elementów, które są zainstalowane w tym prototypie na stałe, kwalifikowany jest koszt ich zakupu. Koszty promocji projektu. Tu jest limit na koszty promocji projektu 1%. Tak jak mówiłam, te koszty audytu zewnętrznego, który musi być zrealizowany między 50 a 80% kosztów, planowanych kosztów, wydatków związanych z realizacją projektu. I zwracam też uwagę, że Państwo przygotowują budżet projektu. Proszę pamiętać o tym, żeby zarówno koszty promocji, jak i koszty audytu zewnętrznego przypisać proporcjonalnie do badań przemysłowych i prac rozwojowych, proporcjonalnie do udziału tych lub badań przemysłowych lub prac rozwojowych w budżecie projektu.
ponieważ i zarówno i promocja, i audyt dotyczy całego projektu, więc dlatego należy go tak, jego koszty przypisać do jednych i do drugich badań. Koszty pośrednie, są one, tak jak mówiłam, rozliczane ryczałtem. To jest suma kategorii WOP, czyli wynagrodzenia i pozostałe koszty bezpośrednie razy maksymalnie 17%. Tutaj na slajdzie są te punkty A, B, C, D, E wypisane, natomiast w naszym przewodniku kwalifikowalności kosztów do każdego z tych punktów są podpunkty, które doprecyzowują, co w tej kategorii stanowi koszt kwalifikowany, dlatego polecam bardzo, żeby Państwo sobie zerknęli, co tam są za koszty. Tam są koszty mediów, sprzątania, ubezpieczeń, wszelkiej utylizacji odpadów, koszty usług pocztowych, telefonicznych, bankowych, księgowych, materiały biurowe, wynagrodzenia personelu zarządzającego, personelu wsparcia, także tutaj wszystko jest dosyć szczegółowo rozpisane. I tak jak mówiłam, Państwo są zobowiązani dokumentować wydatki z wyjątkiem tych kosztów rozliczanych za pomocą ryczałtu. Tak jak to jest wskazane, nie, w przypadku kosztów pośrednich, na które otrzymują Państwo ryczałt, nie są Państwo zobowiązani do zbierania, opisywania dokumentów księgowych w celu potwierdzenia tych wydatków, ponieważ one są traktowane jako wydatki poniesione. I tak jak już też mówiłam, to jeszcze raz powiem, wszystkie te koszty, które są wyszczególnione w tych podpunktach w naszym przewodniku, jako te, które znajdują się w ryczałcie kosztów pośrednich, na który przeznaczony jest ryczałt, nie mogą się znaleźć w ramach w kosztów bezpośrednich, bo jest to podwójne finansowanie wydatków. Jeszcze chciałam o dochodzie powiedzieć. Zgodnie z rozporządzeniem 1303/2013, wszystkie projekty, które finansuje NCBR, są projektami potencjalnie generującymi dochód, ale są pewne wyłączenia. Czyli nie monitoruje się dochodu, konieczność monitorowania i zwrotu dochodu nie ma zastosowania do projektów, których całkowity koszt kwalifikowany nie przekracza 1 000 000 euro. Nie mają też zastosowania do, tak jak tutaj jest wyboldowane, do pomocy publicznej przyznawanej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Czyli jeżeli projekt jest poniżej 1 000 000 euro kosztów kwalifikowanych, nie podlega monitorowaniu dochodu, nieważne przez jakiego beneficjenta jest realizowany, czy dużego, czy małego. Natomiast jeżeli w projekcie mały lub średni przedsiębiorca otrzymuje pomoc publiczną, czyli tak w sumie, jeżeli projekt jest realizowany przez małego lub średniego przedsiębiorcę, też nie podlega monitorowaniu, nieważne od tego, ile wynoszą koszty kwalifikowane. Więc teoretycznie sytuacja wygląda tak, że duży przedsiębiorca, który realizuje projekt powyżej 1 000 000 euro, powinien monitorować dochód. Natomiast jest dopuszczone zastosowanie, określenie z góry potencjalnych dochodów, które generuje projekt za pomocą zryczałtowanej stawki, procentowej stawki dochodów, która została określona przez Komisję Europejską na 20%. NCBR zdecydował się zastosować we wszystkich projektach pierwszej osi tą procentową zryczałtowaną stawkę dochodu, a to z tego powodu, że ona nie ma wpływu na dofinansowanie otrzymywane przez beneficjentów. Z tego powodu, że, ja zaraz jest następny slajd, ale z tego powodu, że ograniczenia nakładane przez pomoc publiczną dotyczące intensywności dofinansowania dla dużych przedsiębiorców są bardziej restrykcyjne
niż to, jaką by mogli otrzymać ci duży przedsiębiorcy dofinansowanie po zastosowaniu tej zryczałtowanej stawki dochodu. Więc tak jak mówię, dla dużych przedsiębiorców w ramach pierwszej osi, którzy realizują projekty powyżej 1 000 000 euro, jest zastosowana ta zryczałtowana stawka dochodu i ona nie ma wpływu na otrzymywane przez tych beneficjentów dofinansowanie, bo ono jest przyznawane zgodnie z pomocą publiczną takie jak beneficjenci mogą otrzymać po ewentualnych zwiększeniach, a skutkuje to zwolnieniem beneficjentów bez obowiązku monitorowania i ewentualnego zwrotu dochodu wygenerowanego w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu. Także to jest dla Państwa tak doza do zapamiętania, że tak naprawdę problem dochodu, monitorowania i zwrotu nie istnieje, bo jest on załatwiony poprzez zastosowanie tej zryczałtowanej procentowej stawki dochodu. A dlaczego tak jest? To jest wyliczenie. Przy projekcie kosztów kwalifikowanych 20 milionów przedsiębiorca duży może maksymalnie w badaniach przemysłowych po wszystkich zwiększeniach dostać dofinansowanie 65%. Intensywność dofinansowania, czyli może dostać 13 milionów dofinansowania. Natomiast ile mógłby dostać przy zastosowaniu tej zryczałtowanej stawki dochodu? To jest tu w punkcie drugim rzymskim. Wylicza się dofinansowanie w ten sposób, że na początku wylicza się lukę finansową, czyli od 100% odejmuje się tą zryczałtowaną stawkę, 20% to jest 80%, a następnie te 80% luki finansowej mnoży się przez maksymalną wielkość współfinansowania określoną dla pierwszej, czwartej osi POIR decyzji Komisji Europejskiej. Ona wynosi 85%. To nie jest jakaś poziom dofinansowania, który Państwo otrzymują, czy którego interesuje beneficjentów. To jest procent, jaki Komisja Europejska zwraca Polsce to, co my wypłaciliśmy beneficjentom. No więc z tego wyliczenia 20 milionów razy 80% razy 85% wychodzi, że beneficjent mógłby dostać 13 milionów 600, najbardziej czyli więcej niż jest limit przy pomocy publicznej. Przy pomocy publicznej dodam najbardziej optymistycznym wariancie, że są tylko badania przemysłowe i maksymalne zwiększenie dofinansowania. Dlatego też nie ma tego. To dla Państwa znaczenia to zastosowanie zryczałtowanej stawki dochodu. To wszystko z mojej strony. Jeżeli teraz pytania, czy po tej drugiej? To zapraszam do kolegi, a pytania będą razem do naszych prezentacji po zakończeniu kolejnej prezentacji. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W tej części omówimy zasady udzielania zamówień w projektach POIR. Tutaj Państwo jesteście o tyle dobrej sytuacji, że niecały miesiąc temu zmieniły się wytyczne do kwalifikowania wydatków. Zmiany poszły w dobrym kierunku, pewne rzeczy zostały uproszczone. Ministerstwo Rozwoju też odeszło od pewnych rozwiązań związanych z upublicznieniem zapytań ofertowych, co też jest korzystne z punktu widzenia beneficjentów. I tutaj ta prezentacja, którą za chwilkę wygłoszę, będzie właśnie już oparta na tych nowych przepisach wytycznych do kwalifikowalności wydatków. Konkurencyjność wydatków jest uregulowana w umowie o dofinansowanie, wytycznych horyzontalnych, wytycznych programowych w ograniczonym zakresie, oczywiście w ustawie Prawo zamówień publicznych poprzez odniesienia do treści tej ustawy. Zgodnie z umową o dofinansowanie beneficjenci realizują zamówienia w projekcie w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i to dotyczy tych beneficjentów, którzy podmiotowo są zobowiązani do stosowania przepisów tej ustawy oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych horyzontalnych.
Wytyczne horyzontalne wprowadzają progi kwotowe. Pierwszy podstawowy próg to jest 20 tysięcy netto. Wszelkie zamówienia, które są poniżej 20 tysięcy netto, nie są objęte szczególną, żadną, tak naprawdę żadną procedurą wyboru i tutaj jest w tym zakresie, może dowolność to nie jest dobre słowo, tak? Natomiast beneficjenci są uprawnieni do stosowania swoich własnych wewnętrznych regulacji w tym zakresie. Natomiast pierwszy taki podstawowy próg to jest kwota od 20 do 50 tysięcy netto. Wytyczne nazywają je rozeznaniem rynku. Natomiast drugi próg kwotowy to jest kwota 50 tysięcy netto, od której zaczyna się zasada konkurencyjności. Wytyczne horyzontalne w swoich zapisach pozwalają na wyłączenie stosowania zasady konkurencyjności w pewnych określonych przypadkach. Odwołują się w tym zakresie do, również do treści przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, do artykułu 4 tej ustawy, a także wskazują, że w przypadku wydatków rozliczanych metodą uproszczoną, czyli to wszystko, co znajduje się w kwocie ryczałtu, też jest wyłączone spoza zasady konkurencyjności. Pokrótce teraz omówię kilka najistotniejszych wyłączeń zasady konkurencyjności, bo zawsze w tym zakresie pojawiają się pytania, czy jest możliwość w konkretnej sytuacji zastosować wyłączenie stosowania trybu konkurencyjnego. Pierwsza możliwość dotyczy sytuacji, kiedy ogłosiliśmy postępowanie, nie wpłynęła żadna oferta, ewentualnie oferty, które wpłynęły, tak naprawdę nie spełniały wymogów i zostały w efekcie tego odrzucone. I tak naprawdę nie mamy żadnej ważnej oferty w postępowaniu. W takiej sytuacji, zastosując warunki i kryteria, które postawiliśmy w zapytaniu ofertowym, oczywiście stosując opis przedmiotu zamówienia, który też był przygotowany na potrzeby tego ogłoszenia, możemy już na własną rękę poszukać wykonawcy na rynku, który będzie zdolny do realizacji danego zamówienia. Dodatkowo wytyczne horyzontalne w takiej sytuacji dopuszczają zawarcie umowy z podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z beneficjentem. To dzieje się za zgodą instytucji pośredniczącej, czyli w przypadku tego konkursu za zgodą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W skrócie rzecz ujmując, jeżeli ogłosiliśmy zapytanie ofertowe, nie wpłynęła żadna ważna oferta, ewentualnie odrzuciliśmy wszystkie oferty z uwagi na niespełnienie wymogów, które były postawione w tym zapytaniu ofertowym, mamy możliwość udzielenia tego zamówienia, tak w cudzysłowie z wolnej ręki, aktywnie szukając tego wykonawcy na rynku i dodatkowo możemy zlecić takie zamówienie podmiotowi powiązanemu. Drugie wyłączenie jest zamówienie, kiedy zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę. Tutaj są podane przesłanki, kiedy można skorzystać z tego wyłączenia. To przede wszystkim brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze. I druga, jeżeli przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej. Czyli jeżeli dla realizacji projektu potrzebujemy przykładowo kupić jakąś wartość niematerialno-prawną, patent przykładowo, tak? I tak naprawdę jest tylko jeden podmiot na rynku, który dysponuje tym patentem i od niego mamy możliwość nabycia tego patentu, to nie musimy stosować zasady konkurencyjności. Oczywiście wymagana jest zgoda centrum, tak to zostało uregulowane. I tutaj jeszcze wytyczne w zakresie tego wyłączenia wskazują, że może ono być zastosowane, jeżeli nie istnieje żadne alternatywne lub zastępcze rozwiązanie, jeżeli chodzi o zakup tej wartości niematerialno-prawnej. Kolejne wyłączenie dotyczy pilnej potrzeby udzielenia zamówienia, nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Następne wyłączenie mówi o wyjątkowej sytuacji, nie wynikającej z przyczyn leżącej po stronie zamawiającego, czyli dwa wyłączenia zbliżone treściowo do siebie. Tutaj jest mowa o zamówieniach uzupełniających i dodatkowych. Możecie Państwo w przypadku udzielania zamówień zastrzec w treści zapytania ofertowego taką informację, że przewidujecie udzielanie zamówień uzupełniających.
I wtedy po zakończeniu realizacji tego zamówienia podstawowego możemy już w trybie negocjacji z wolnej ręki z tym konkretnym wykonawcą, który realizował dla nas to zamówienie, udzielić mu tych zamówień uzupełniających bądź dodatkowych. To jest na temat tych zamówień uzupełniających. Następne wyłączenie dotyczy takiej szczególnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z likwidacją jakiegoś innego podmiotu, tak? Są określone towary wystawione przykładowo do licytacji, tak? I możemy tutaj po cenie rynkowej, po cenie niższej niż rynkowa nawet zakupić określone środki trwałe lub inne rzeczy konieczne do realizacji naszego projektu. W punkcie drugim, tutaj wymienionym na tym slajdzie, mowa jest natomiast o zakupach dokonywanych na giełdach towarowych. To jest rzecz, o którą beneficjenci wnioskowali dość często w mailach i w zapytaniach telefonicznych i taka możliwość pojawiła się w tych nowych wytycznych horyzontalnych. Wyłączenie zasady konkurencyjności zawsze musi być uzasadnione na piśmie. Odpowiedni wniosek musi być skierowany do instytucji pośredniczącej i tutaj na podstawie tego uzasadnienia zostaje podjęta decyzja w tym zakresie. Włączenie, które najczęściej stosowane jest przez beneficjentów projektów B plus R, dotyczy odniesienia się do artykułu 4 punkt 3 litera E ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyłączeniu tym jest mowa o podziale korzyści finansowych pomiędzy stronami umowy, czyli pomiędzy wykonawcą i zamawiającym, czyli beneficjentem, który zleca określone usługi. Należy tutaj podkreślić, że zwolnienie z obowiązku stosowania ustawy, czy tej zasady konkurencyjności w trybie tego wyłączenia może mieć miejsce tylko w przypadku usług, czyli wszelkie dostawy towarów nie mogą tutaj mieć zastosowania. W tym zakresie mamy oficjalne stanowisko Ministerstwa Rozwoju, które zostało podtrzymane po nowelizacji ustawy, która miała miejsce w lipcu tego roku. Zgodnie z tym stanowiskiem, ono jest zamieszczone w komunikatach na stronie centrum, to jest taki komunikat z lutego i z kwietnia tego roku. Mowa jest o tym, że wyłączenie zasady konkurencyjności może być zastosowanie w stosunku do jednostek posiadających kategoryzację A lub B, ale także wobec innych jednostek nieposiadających tej kategoryzacji, czyli możemy też zlecić przedsiębiorcy, który świadczy określone usługi badawcze na rynku. Oczywiście to się dzieje wtedy za zgodą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Podział korzyści, co ważne, musi być udokumentowany w sposób formalno-prawny, czyli najlepiej, jeżeli się to dzieje poprzez umowę zawartą pomiędzy stronami. Tutaj na tym slajdzie jest odniesienie właśnie do tego komunikatu, o którym wspomniałem na początku. I teraz są pytania, tak, ze strony beneficjentów, jak udokumentować podział korzyści finansowych. To rozwiązanie, które tutaj prezentujemy, to jest jedno z możliwych, czyli bazujące na należnościach licencyjnych, czyli przewidujemy, że po zakończeniu danego zamówienia te korzyści finansowe, które powstaną, które przedsiębiorca będzie czerpał w związku z wprowadzeniem nowego produktu, czy tam sprzedażą określonych licencji na rynku, będą dzielone pomiędzy przedsiębiorcę a tego wykonawcę w określonych oczywiście proporcjach i też przez określony czas. Tak, jeżeli chodzi o procentowy udział wykonawcy w tych korzyściach, to jest sprawa do uzgodnienia pomiędzy stronami umowy, czyli pomiędzy beneficjentem a tym podmiotem realizującym dane zamówienie. Wyłączenie bazujące na artykule 4 ustawy dotyczy umów z zakresu prawa pracy, czyli jeżeli w projekcie zawieramy umowę o pracę bazującą na kodeksie pracy, nie ma konieczności przeprowadzenia tutaj zasady konkurencyjności. Wybieramy pracowników zgodnie z własnymi regulaminami, które obowiązują u Państwa w przedsiębiorstwie. Umowy cywilnoprawne, czyli umowy, które nie są regulowane przepisami prawa pracy, podlegają zasadzie konkurencyjności. Od czego zależy spełnienie zasady konkurencyjności? Przede wszystkim takim najbardziej istotnym elementem całego procesu jest prawidłowe upublicznienie zapytania ofertowego. W przypadku
beneficjentów, to w tym zakresie obowiązuje nas strona internetowa Ministerstwa Rozwoju, tak zwana baza konkurencyjności. Ci z Państwa, którzy już realizują jakieś projekty, to zapewne wiedzą, jak ta baza wygląda, jak należy zamieszczać takie zapytania ofertowe. Natomiast w przypadku wnioskodawców, czyli podmiotów tak naprawdę, które aplikują na dofinansowanie, ewentualnie są w tym procesie podpisywania umowy, ale sama umowa jeszcze nie została podpisana, obowiązuje nas wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców oraz zamieszczenie na własnej stronie internetowej. Zapytanie ofertowe musi zawierać przede wszystkim opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału, które stawiamy wobec podmiotu, jaki ma realizować dla nas zamówienie, kryteria oceny ofert, czyli punkty, które będą w ofercie oceniane i na podstawie których będziemy dokonywać wyboru najlepszej oferty, termin składania ofert, termin ten podstawowy wynosi 7 dni, natomiast w przypadku zamówień o wartości przekraczających próg 209 tysięcy euro, to jest około 854 tysiące zł netto, termin ten wynosi 30 dni, czyli jeżeli mamy takie zamówienia o takiej wartości przekraczającej te kwoty, musimy już w harmonogramie przewidzieć, że termin składania ofert jest 30-dniowy, także odpowiednio zaplanować te prace w projekcie. Też zawieramy informacje odnośnie zakresu wykluczenia, czyli odnosimy się do tego, że podmioty powiązane nie mogą startować w postępowaniu. Możemy też określić warunki zmian umowy, jeżeli przewidujemy, że w trakcie realizacji danej umowy z wykonawcą pewne elementy mogą ulec zmianie, to też powinno się znaleźć już w treści zapytania ofertowego. Kryteria oceny ofert, z tym też są problemy. W związku z tym też zamieszczony został odpowiedni komunikat na stronie instytucji pośredniczącej. Wytyczne w tym zakresie mówią tak, że kryteria oceny ofert mogą odnosić się tylko i wyłącznie do przedmiotu zamówienia, czyli tego elementu, który tej usługi, tej dostawy, tego dobra, które zamawiamy w związku z realizacją danego zamówienia, natomiast nie mogą odnosić się do podmiotu realizującego dane zamówienie. Czyli nie możemy jednym słowem punktować doświadczenia wykonawcy, doświadczenia personelu, nie możemy punktować nie wiem, liczby publikacji naukowych, też takie się elementy czasami pojawiają. Jeżeli uważamy, że to są elementy konieczne do tego, aby zamówienie realizował podmiot o określonych kompetencjach, tak, o określonym potencjale kadrowym, to muszą one muszą zostać one zamieszczone w punkcie dotyczącym warunków udziału w postępowaniu. Beneficjent wybiera najkorzystniejszą ofertę, bazuje w tym zakresie na kryteriach oceny ofert, które zostały przygotowane w treści zapytania ofertowego. Jeżeli wpłynie jedna ważna oferta, postępowanie uznajemy za prawidłowe, nie ma konieczności powtórzenia tego postępowania. Tutaj nie wiem, jakieś takie naleciałości są z poprzedniej perspektywy, czasami się pojawiają pytania, że nie wpłynęły 3 oferty, czy musimy powtarzać. Nie, nie ma takiego wymogu, wystarczy jedna ważna oferta i postępowanie jest uznane za ważne. Dokumentujemy wybór protokołem z postępowania. Powiązania kapitałowo-osobowe. Wytyczne tutaj wprowadzają definicję powiązań kapitałowo-osobowych. Uszczegółowiają tą definicję poprzez wskazanie, że podmiot powiązany to taki, który uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej czy tam innej spółki osobowej, posiada odpowiednią ilość udziałów bądź akcji, pewnie odpowiednie funkcje w organach spółki i też wprowadzają tą kategorię powiązań rodzinnych. Tak? To jest ten ostatni punkt, który tutaj jest na tym slajdzie zamieszczony. I wytyczne wprowadzają zakaz udzielania zamówień podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo, wprowadzając oczywiście jeden wyjątek, o którym wcześniej powiedziałem, czyli jeżeli nie wpłynie w ramach postępowania żadna ważna oferta, to wtedy za zgodą instytucji pośredniczącej możemy wnioskować o zawarcie umowy z podmiotem powiązanym, który będzie na podstawie warunków i kryteriów postawionych w takim zapytaniu ofertowym w stanie zrealizować dane zamówienie. Tutaj, jeżeli chodzi o powiązanie kapitałowo-osobowe,
Udało nam się uzgodnić stanowisko i pewien wyłom, jeżeli chodzi o treść wytycznych, z instytucją zarządzającą, czyli z Ministerstwem Rozwoju. Ministerstwo Rozwoju zezwoliło na kwalifikowanie wydatków od podmiotów powiązanych. Jest to takie dość istotne wyłączenie dotyczące szczególnie dużych grup kapitałowych, gdzie mamy określone podmioty wyspecjalizowane do świadczenia określonych usług bądź dostaw w ramach danej grupy kapitałowej. Tutaj wprowadzone zostały pewne wymogi, przede wszystkim wydatki takiego wykonawcy powiązanego mogą być kwalifikowane bez marży. Następnie na takiego wykonawcę, czy taki podmiot powiązany, zostały przełożone pewne obowiązki związane z przede wszystkim prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych, przechowywania dokumentacji, czyli te wszystkie obowiązki, które w tym zakresie spoczywają na beneficjencie, zostały przeniesione na podmiot powiązany. Podmiot powiązany też zgadza się w takiej sytuacji na kontrolę instytucji zewnętrznych, które zgodnie z umową o dofinansowanie mogą przeprowadzić weryfikację prawidłowości realizacji projektu w zakresie właśnie prawidłowości wyliczenia tej kwoty kosztu kwalifikowanego, który powinien być, tym co powiedziałem wcześniej, rozliczony bez marży. W przypadku chęci skorzystania z tego wyłączenia, czyli udzielenia zamówienia podmiotowi powiązanemu, nie musimy stosować zasady konkurencyjności, czyli odbywa się to z pominięciem zasad związanych z upublicznieniem zapytania ofertowego. Przedkładamy stosowny wniosek do instytucji pośredniczącej. W tym wniosku uzasadniamy wybór konkretnego wykonawcy, dlaczego akurat ten wykonawca powiązany będzie świadczył daną usługę, dostawę w projekcie, jak to się przekłada na doświadczenie tego wykonawcy, jak przebiegała dotychczasowa współpraca z tym wykonawcą, jaki ma potencjał kadrowy, techniczny. Takie uzasadnienie zamieszczamy we wniosku, który skierujemy do instytucji pośredniczącej i na podstawie analizy tego wniosku wydawana jest zgoda centrum, jeżeli wszystkie te przesłanki zostały spełnione. Rozeznanie rynku, tryb, który wspomniałem na początku, to jest tryb od 20 do 50 tysięcy złotych netto. I rozeznanie rynku zgodnie z treścią nowych wytycznych ma na celu potwierdzenie, udowodnienie, że dana usługa, dostawa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, tak? Czyli celem tego progu jest jakby udowodnienie przez podmiot realizujący projekt, że ceny stosowane w przypadku danego tego zamówienia w tych wartościach progowych mieszczą się w cenach rynkowych. Rozeznanie rynku też ma pewne regulacje dotyczące upublicznienia zapytania ofertowego. Tutaj zostało ono ograniczone do zamieszczenia takiego zapytania ofertowego na stronie Ministerstwa Rozwoju w bazie konkurencyjności lub wysłania takiego zapytania do trzech podmiotów. Tutaj beneficjenci mają wybór, mogą skorzystać z obydwu rozwiązań, czyli zamieścić takie zapytanie ofertowe zarówno w bazie, jak i dodatkowo wysłać do trzech podmiotów, ale równie dobrze mogą skorzystać z jednego z tych dwóch rozwiązań. Czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozeznanie rynku, wystarczy, że zapytanie ofertowe wyślemy do trzech potencjalnych wykonawców. Jeżeli natomiast chcemy jeszcze szerzej rozpowszechnić treść tego zapytania ofertowego, zawsze mamy możliwość skorzystania z bazy konkurencyjności. Kolejna ważna kwestia dotycząca rozeznania rynku związana jest z umową, która w tym przypadku nie musi mieć formy pisemnej, tak? Czyli jeżeli mamy do czynienia z zamówieniami powyżej 50 tysięcy złotych, tutaj forma pisemna umowy zawsze jest wymagana, natomiast w przedziale 20-50 wystarczy, nie wiem, zlecenie, wystarczy również potwierdzenie realizacji danego zamówienia w postaci faktury, tak, którą wystawi nam wykonawca w związku z realizacją danego zamówienia. Negocjacje. Tutaj króciutko na ten temat. Negocjacje zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju są dozwolone. Jeżeli chcemy polepszyć warunki kontraktu, który zamierzamy zawrzeć z wykonawcą, mamy tutaj otwartą drogę do negocjowania tych warunków z oferentami, którzy przedłożyli oferty w ramach postępowania, które prowadziliśmy.
nie możemy w ramach negocjacji dokonywać zmian warunków udziału w postępowaniu bądź kryteriów oceny ofert, czyli tych warunków, które decydują o udzieleniu danego zamówienia. Jeżeli chodzi o prezentację, to dziękuję i zapraszam do zadawania pytań. Dzień dobry, Artur Tillman, Tendę. Mam dwa pytania. Po pierwsze o kwalifikowalność pracy kontraktowców, bo firmy nie zawsze zatrudniają swoich pracowników na umowie o pracę, a w punkcie podwykonawstwo było wykluczone wykonywanie zadań w siedzibie beneficjenta i pod jego kierunkiem. A drugie pytanie o możliwość udziału podmiotu powiązanego w konsorcjum wykonawców, które też w przepisach na przykład Horyzontu 2020 jest wykluczane. Tam jest taka instytucja jak Stowarzyszona Strona Trzecia, która właściwie ma takie same uprawnienie jak główny wykonawca. A jak to jest tutaj? Znaczy tak, rozumiem kontraktowców, to znaczy, że osoby prowadzą własną działalność gospodarczą, wystawiają faktury. Znaczy na podstawie, wystawiają fakturę, tak, tak, tak. No to to musi być w kategorii podwykonawstwo, no bo my widzimy fakturę. My widzimy fakturę, czyli traktujemy to jako usługę. To znów w Horyzoncie 2020 ci ludzie są traktowani tak jak pracownicy, ponieważ właśnie pracują pod stałym kierunkiem wykonawcy i w jego siedzibie, a te warunki zostały zawarte jako wykluczenia w punkcie podwykonawstwo w pani prezentacji. Znaczy tak, no to nie wiem jak jest w Horyzoncie 2020, to nie będę się odnosić. Natomiast no, my zawsze, bo już były takie pytania, mówimy, że osoby prowadzące tam działalność gospodarczą, wystawiające fakturę, to te koszty należy rozliczać w kategorii podwykonawstwo. Co do pytania drugiego dotyczącego udziału w konsorcjach przedsiębiorstw powiązanych, to jak najbardziej mogą one stworzyć konsorcjum w ramach projektu, natomiast w takim wypadku nie mogą się ubiegać o premię z tytułu skutecznej współpracy, jeżeli są powiązane. Dzień dobry, Grzegorz Chrotny, Instytut Energetyki. Ja mam pytanie do tej pierwszej części do pani. Czy podwykonawstwo, ten limit podwykonawstwa, ja rozumiem, że w tym konkursie nie będzie mógł ulec zmianie, ale czy ten limit podwykonawstwa będzie, jest, istnieje możliwość zwiększenia jego? Czy to jest już po prostu z góry ustalona kwota? To jest pierwsze pytanie. Na razie nie planujemy. Te bieżące dokumenty zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Rozwoju i one są dokumentami obowiązującymi. Nie przewidujemy na razie zmian wysokości kwot przeznaczonych na dofinansowanie. I druga sprawa, tutaj już pan wspomniał też o Horyzoncie 2020. Wszystkie programy unijne bazują na tych samych rozporządzeniach. Jeżeli się realizuje więcej niż jeden program z różnych funduszów, to zaczyna być kłopot z rozliczaniem. I na przykład jeśli chodzi o kartę czasu pracy. Czy będzie dopuszczona metoda przyjęcia ryczałtowych godzin rocznych, tych produktywnych, 1720 godzin, tak jak... Nie, nie. To mają być rzeczywiste godziny, nie żadne ryczałtowe. No ale to powoduje, że mamy podwójną buchalterię. Musimy inaczej rozliczać na przykład projekt z Horyzontu, ta sama osoba, a inaczej osoba, która pracuje na przykład w programie PBSE, skoro ma tą samą kartę czasu pracy. Znaczy no to już nie, ja jakby na to nic nie poradzę. Horyzont ma swoje rozporządzenie i swoje Horyzont 2020 zasady. My tu mamy to rozporządzenie 1303, swoje zasady. No niestety tak to zostało, że nie ma ryczałtowych stawek 1720 godzin, tylko jakby rzeczywiste godziny albo oddelegowanie na jakąś część etatu i wtedy ten procent jest... No tak, ale to nie chodzi rzeczywiste. No, my rozliczamy rzeczywiste godziny, tylko jak jest na przykład w tym momencie rozliczyć premię. Pracownik pracuje
załóżmy kilkadziesiąt godzin w ciągu roku w różnych miesiącach, dostaje premię na przykład w maju i teraz jak tą premię na przykład rozliczyć, co to w danym miesiącu, w maju mam rozliczyć mu premię, czy za okres? Jeżeli nie ma, no to jest właśnie problem, bo państwo podajecie w zasadzie opisaną prostą zasadę, że można wliczyć premię, natomiast ja bym prosił o taki schemat, jak rozliczyć premię, jeżeli pracownik na przykład rozlicza się w oparciu o kartę czasu pracy. I to by wystarczyło. Znaczy myślę, że prosty schemat jest taki, za jaki okres jest ta premia, czy za rok, czy za kwartał, czy za miesiąc i jaki był procent zaangażowania w tym okresie. No dobrze, ale jeżeli na przykład przyjmiemy, że jest premia za kwartał, premia jest wypłacona po fakcie, to wtedy ja muszę zwiększyć w poprzednich miesiącach koszty pracy tego pracownika. No tak, jeżeli pani powiedziała. Nie rozumiem, dlaczego pan musi zwiększyć koszty. Jeżeli ja w styczniu, lutym, marcu nie została wypłacona premia, premia za pierwszy kwartał została, załóżmy, dla całego przedsiębiorstwa wypłacona w kwietniu za pierwszy kwartał, tak? Czyli ja muszę za te miesiące, co dana osoba przepracowała w projekcie za pierwszy kwartał, rozliczyć tam tą premię, tak? Z tego, co pani powiedziała. No pan ją rozlicza w kwietniu, tylko chodziło o to panu, ja zrozumiałam pytanie, jaką część tej premii może pan rozliczyć jako koszt kwalifikowany. A czyli rozliczam ją w kwietniu jako kwalifikowany, a co do ilości z godzin z pierwszy kwartał? Tak. Nowakowski, TR z Warszawy. Ja właściwie chciałem zapytać się pana, bo pan jako Instytut Energetyki w projekcie może być podwykonawcą. Czy pan generalnie rzecz biorąc wystawia tylko fakturę? To co pana interesują jakieś tam rozliczanie szczegółowe? Nie, chodzi mi o to po prostu, czy faktycznie będzie kontrola podwykonawcy? Instytuty badawcze również mogą brać udział w konkursie PBSE jako wnioskodawcy lub jako członkowie konsorcjum, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą. A w tym sensie? Tak. Dziękuję. Mirosław Jagodami, Kronika. Mogę mieć jedno pytanie? Bo jeżeli po podpisaniu umowy okaże się, że pewien etap projektu jest zabudżetowany, a w wyniku realizacji koszty będą wyższe, czy można to zrobić powiększając udział własny? Czy że zwiększy się wartość projektu, czy na przykład indziej będzie się pan miał oszczędności? Na przykład wzrasta nam cena waluty czy coś przy zakupie, tak? Nagle się okaże, że ten etap projektu jest droższy od zakładanego. Znaczy w umowie jest taki zapis, że jeżeli wzrasta koszt realizacji projektu, to beneficjent sam pokrywa ten wzrost kosztów, nie jest to, jakby nie powoduje to zwiększenia dofinansowania. Panu się na przykład należy 10 milionów i już. Okej, dziękuję, rozumiem. Dzień dobry, Agnieszka Grabasz, Instytut Morski w Gdańsku. Ja mam pytanie odnośnie sposobu finansowania. Zaliczka czy refundacja? Od czego to jest uzależnione? Od decyzji beneficjenta. Aha, czyli my sami po prostu decydujemy, w jaki sposób chcemy być rozliczeni. Tak, i ewentualnie, jeżeli tam są te przypadki, które mówiłam, to wtedy ewentualnie jest dodatkowe zabezpieczenie. Dziękuję. Ale to jest do decyzji beneficjenta. Dzień dobry, Zuzanna Boczkowska-Tauron. Ja mam pytanie do pana odnośnie tego przypadku, kiedy przedmiot zamówienia objęty jest ochroną praw wyłącznych. Czy my musimy do centrum wnioskować za każdym razem o zgodę, czy tylko w przypadku, kiedy to jest jednostka powiązana? No niestety w każdym razie, tak? Wyłączenie zasady konkurencyjności, jak i wyłom od tych ogólnych warunków powoduje konieczność wystosowania określonego wniosku, tak? Tam jeszcze dodam, że w najbliższym czasie pojawi się komunikat na stronie centrum. Uzgodniliśmy, że ta kwota minimalna, od której będą wymagane zgody, to będzie 20 tysięcy netto, tak? I ona spotkała się z akceptacją dyrekcji i taki komunikat na dniach zostanie zamieszczony. A czy ta zgoda powinna zostać uzyskana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, czy przed podpisaniem umowy? Ani przed złożeniem wniosku, ani przed podpisaniem umowy. Tak naprawdę jakby stosunek prawny pomiędzy beneficjentem a
instytucją pośredniczącą jest nawiązywany w momencie podpisania umowy o dofinansowanie, czyli to jest ten moment, kiedy tak naprawdę pracownik merytoryczny, czyli opiekun finansowy bądź merytoryczny ma prawo do weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu. Czyli musimy tą zgodę uzyskać do momentu podpisania umowy o dofinansowanie z państwem, tak? Po podpisaniu umowy. Możecie państwo oczywiście zawrzeć jakąś umowę warunkową, tak, z danym. Ale ja pytam o to, że muszę wnioskować do państwa o zgodę. W którym momencie powinnam to zrobić? Po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zgadza się. Dziękuję. Tomasz Sikorski, Politechnika Wrocław. Jak rozumiem, konsorcjum może być tylko i wyłącznie gospodarcze i zgłaszać, być wnioskodawcą. Chciałem zapytać, czy jest możliwy udział w takim konsorcjum partnera, który nie wnosi żadnego wkładu własnego, na przykład stowarzyszenie non-profit. Czy taki udział jest możliwy? Albo inaczej, jeśli na przykład jest udział takiego partnera. Te kwestie będą omawiane w drugiej części spotkania, w kwestiach prawnych. Będziemy o tym mówić. Więc jeśli mogę, podwykonawstwo, bo uczelnie mogą występować głównie właśnie w charakterze podwykonawcy, czy jedynie w charakterze podwykonawcy. Tak. Czy można zawierać konsorcjum między uczelniami, między instytucjami badawczymi i stawać wtedy w przetargu o dane prace badawcze? Taką umowę trzeba wcześniej zawiązać, takiego konsorcjum uczelni czy konsorcjum jednostek badawczych? W tym zakresie nie ma żadnych ograniczeń. Tak naprawdę w przypadku pojawienia się zapytania ofertowego, tak, jeżeli państwo uznacie, że dane zamówienie będziecie w stanie zrealizować wspólnie z jakimś konsorcjantem, tak, z inną uczelnią, z innym instytutem, tak najbardziej wspólnie można złożyć taką ofertę. Rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Marcin Bocznowski, Instytut Energetyki. Ja mam pytanie odnośnie wysokości kosztów i harmonogramu. No wiadomo, że na etapie składania wniosku my już zakładamy i planujemy termin, jak i wysokość danych urządzeń, wydatków. Niemniej jednak w grę wchodzą kursy walut. Troszeczkę może nam się później coś zmienić w trakcie realizacji. I na przykład ja mam pytanie, jaka jest procedura wtedy i czy w ogóle jest dopuszczone, a jeżeli dopuszczone, to czy są jakieś widełki zmian wysokości tych wydatków i ich terminu? Czy to wymaga każdorazowego zapytania i uzyskania pisemnej zgody? A druga rzecz to dotyczy przetargu na kwotę powyżej gdzieś tak 417 tysięcy euro, czyli tak zwane bardzo duże zakupy albo faktura rozłożona na raty. Jaka jest procedura w przypadku kategorii OP w tej sytuacji, jeżeli mówimy o takiej dużej kwocie? Może drugie pytanie, tak? Rozumiem, że państwo jesteście zobowiązani do stosowania ustawy, tak? Tak. Stosujemy ustawę. Okej. Okay. To akurat jest sprawa prosta. Natomiast to pierwsze pytanie, czy ja nie wiem... bo w umowie jest zapis, że zmiany dotyczące przesunięcia pomiędzy, bo nie wiem, czy o to panu chodziło, o przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków od 10 do 25% wartości kwoty danej kategorii wydatków, do której następuje przesunięcie, nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu, lecz wymaga zgody instytucji pośredniczącej. A zmiana dotycząca przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków do 10% wartości kwoty danej kategorii wydatków, do której następuje przesunięcie, nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu, lecz wymaga poinformowania instytucji pośredniczącej w kolejnym wniosku o płatność. To jest paragraf, tryb i zakres zmian umowy. Nie wiem, czy o to pan... Nie, ja może troszeczkę niejasno to zadałem to pytanie. Chodziło mi bardziej, że we wniosku już ustawiamy w harmonogramie koszty i wydatki. I planujemy zarówno czas, jak i ich wysokość. I mi nie chodzi o przesuwanie między kategoriami, tylko na przykład zakładamy, że na automatykę wydamy tyle i tyle, a w międzyczasie wychodzi nam, że na przykład potrzebujemy dużo lepsze urządzenia stricte pomiarowe.
i czy dopuszczone jest, jeżeli jest dopuszczone, to w jakiej formie, że na przykład wydamy dużo mniej na tą automatykę, a wydamy dużo więcej na przykład na urządzenia pomiarowe. No to prosty przykład, na przykład wypada 30 tysięcy... Ale to jest w jednej kategorii wydatków, jednej tak? Jednej kategorii, tak. To można. Ale czy to wymaga jakieś, nie wiem, pisania jakichś pism, czy to później po prostu jest motywowane na sam koniec? Jaka jest procedura? Czy jest jakaś dowolność? No bo pisząc w budżecie na początku we wniosku zobowiązujemy się de facto, że wydamy na przykład tyle i tyle na takie urządzenie, tyle pieniędzy na taką usługę. Czyli rozumiem, że jak szykują Państwo budżet, tak, i w budżecie na przykład w kategorii wynagrodzeń mają Państwo wynagrodzenie dla technika i na przykład dla menedżera i zmieni się wartość wynagrodzeń dla menedżera, koszty na przykład zwiększenia wynagrodzeń dla technika, tak? No na przykład, na przykład taka sytuacja, tak? To muszą Państwo nas poinformować po prostu o tym, że zmienia się po prostu kształt tego budżetu. I tak samo w każdej kategorii, czy to co tak. jest wynagrodzenia, poinformować czy uzyskać zgodę? Poinformować. Okay. Tak, to jest paragraf 18, ustęp 4. Dziękuję bardzo. To, ta zmiana nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu, lecz wymaga poinformowania instytucji pośredniczącej w kolejnym wniosku o płatność. Dziękuję bardzo. Mirosław Chęc, PGE Górnictwo, Energetyka Konwencjonalna. Pytanie moje dotyczy, może ono jakby jest stosunkowo proste do odpowiedzi, ale chodzi mi o taką rzecz. Budowa na przykład instalacji pilotażowej na terenie przedsiębiorstwa energetycznego, którą zlecamy w trybie oczywiście konkurencyjnym osobie trzeciej. Jest podwykonawstwem czy nie jest? Ponieważ zgodnie z definicją podwykonawstwa była mowa o czynnościach wykonywanych poza siedzibą wnioskodawcy. Jest podwykonawstwem. Jeżeli to budzi takie Państwa wątpliwości, to w jakimś kolejnym konkursie poprawimy to określenie podwykonawstwa, bo to jest podwykonawstwo. Dziękuję bardzo. No rozumiem, że jest to merytoryczne, że to nie jest takie techniczne, nie wiem, to Pan... Rozumiem, że budowa jakiejś tej instalacji pilotażowej jednak nie jest prostym, nie wiem, przycięciem rurki. No, ale jeżeli jest wykonawstwo w oparciu, jeżeli byłoby to wykonawstwo w oparciu, na przykład zlecenie firmie zewnętrznej wykonania części lub całości instalacji demonstracyjnej z komponentów dostępnych na rynku, również zostanie to zaliczone jako podwykonawstwo? Tak. I trzeba wtedy występować do Państwa o zgodę, no bo to nie będzie na przykład jednostka naukowa. Tak. Dziękuję. Będzie taki... Nie, to już... Nawiązując po części do tego pytania, Katarzyna Tomczak, na operator, mam pytanie dotyczące kwestii związanej z elementami służącymi do budowy i na stałe zainstalowanymi w prototypie instalacji pilotażowej albo demonstracyjnej. Czy zakładając, że jakiś podmiot zewnętrzny przygotowuje tego typu instalację pilotażową, która jest montowana na sieci dystrybutora, to czy on może to zaliczyć do pozostałych kosztów demonstracyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych, to jest raz. Dwa, czy ta instalacja po przeprowadzeniu pilotażu może pozostać na sieci operatora i być dalej wykorzystywana w jego działalności? Żeby już tutaj nie ponosić jakichś tam dodatkowych kosztów jej demontażu. Czy zgodnie z przepisami prototyp może być wykorzystywany do działalności komercyjnej, jeżeli koszty jego budowy, wytworzenia są zbyt wysokie, żeby i nieekonomiczne jest budowanie go tylko do celów demonstracyjnych. Natomiast pierwszego pytania nie do końca zrozumiałam. Może Pani powtórzyć?
Budujemy instalację pilotażową, znaczy na rzecz spółki dystrybucyjnej jakiś podmiot trzeci, powiedzmy podwykonawca, buduje tą instalację pilotażową. Jak rozumiem, ta instalacja pilotażowa może być wtedy zaliczona normalnie do tych pozostałych kosztów. Ale to znaczy, jeżeli to jest usługa, to nie, tak jak tu się pani pytała, to podwykonawstwo, bo jakby jeżeli państwo na przykład sami budują, kupują jakieś elementy i budują, no to te elementy są w kategorii OP, pozostałe koszty bezpośrednie, a na przykład wynagrodzenia w kategorii wynagrodzeń. Natomiast jeżeli państwo to zlecą zupełnie na zewnątrz, zbudowanie tego, bo tak nie bardzo rozumiem jak, no to wtedy jest podwykonawstwo. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie. Albo można samemu, albo komuś to zlecić. No, ja nie widzę trzeciej drogi, jeszcze, ale może się nie znam. To może jeszcze inaczej. Firma zewnętrzna chciałaby w spółce dystrybucyjnej zrobić pilotaż swojego rozwiązania, tak? Wiesza jakieś elementy, które przez odpowiedni czas działają, sprawdza, czy zastosowane rozwiązanie jest poprawne. I po tym okresie, żeby nie ponosić kosztów demontażu, chcę zostawić tej spółce te elementy na sieci. Czy one będą w całości kosztami w tym projekcie? Ale dla tej spółki dystrybucyjnej, czy dla tego? Tak, zostawić je, bo żeby nie ponosić jeszcze czyli raz... Czyli beneficjentem będzie ta spółka dystrybucyjna? Spółka dostaje coś za darmo, czy może dostać coś za darmo. Ale która? Nie, dystrybucyjna, bo... I ona jest beneficjentem? Nie. Firma zewnętrzna korzysta z struktury spółki dystrybucyjnej. Może jeszcze inaczej. Kto będzie stroną umowy z NCBR-em? Inna firma, nie spółka dystrybucyjna. Czyli ta inna firma, która jest stroną umowy z NCBR-em, coś zrobi, będzie testować w tej spółce dystrybucyjnej i chce to tam zostawić, tak? Szczerze mówiąc, tak zostawić to ja mam pewne wątpliwości, to znaczy dosyć duże wątpliwości. Sprzedać po cenach według wartości rynkowej, bo w tym momencie ta spółka dystrybucyjna dostaje tak naprawdę nieuzasadnioną korzyść za darmo. Tak to powinno, jeżeli nie chce ta spółka, ten beneficjent, ta inna spółka, co zrobi, ponosić kosztów demontażu, powinna to odsprzedać zgodnie z wartościami rynkowymi tej spółce dystrybucyjnej, która będzie to dalej wykorzystywać. A jak ona tego nie chce? Okej. Ponownie Tomasz Sikorski, Politechnika. Jeśli chodzi o podwykonawstwo, jest możliwe w tym samym projekcie podwykonawstwo uczelni i podwykonawstwo nieuczelni, w zależności od prac, które są prowadzone. To nie jest, to nie stanowi problemu. Po uzyskaniu zgody NCBR. Oczywiście w tej drugiej kategorii po uzyskaniu zgody NCBR. Tak. Natomiast na przykład przy tych pracach związanych z tą nieuczelnianą częścią, czy tam są jakiekolwiek ograniczenia, jeśli wykonanie takiego zdania wiązałoby się z dostarczeniem no infrastruktury, już nie nazywajmy można tego aparaturą, bo aparatura, sam zakup aparatury nie jest kosztem kwalifikowalnym. Ale jeśli wykonanie instalacji demonstracyjnej jako w pełni cała usługa wymaga dostarczania infrastruktury, tak jak tutaj na przykład na sieć i to stanowi całościowe rozwiązanie, to jest koszt kwalifikowalny? Znaczy te jakby elementy, które służą do budowy tego prototypu czy instalacji. Tak, no ale wtedy jakby kwalifikowany jest jedna usługa, nie poszczególne elementy. Czyli to po prostu jest w ramach usługi wszystkie działania związane z instalacją, znaczy, wiem, projektem, dostarczeniem. Tak ogólnie mówię, no bo to pan tak dosyć ogólnie pyta, natomiast no generalnie tak. Okej, dobra, dziękuję bardzo. Przemysław Lach. Ja mam takie pytanie techniczne, bardziej matematyczne odnośnie rozliczania projektu. Jeżeli mamy, tutaj koledzy, koleżanki prezentują różne zakupy,
typu instalacje, typu prototypy, typu jakieś jeszcze inne, powiedzmy, budynki. I one mają swoje tabele amortyzacyjne zgodnie z zasadą, zgodnie z ustawą o rachunkowości. W jaki sposób na przykład ich wartość będzie rozliczana w projektu? Tylko do chwili jego trwania, a reszta nie jest kosztem, tak? Tak, tylko w okresie realizacji zgodnie projektu proporcjonalnie... Zgodnie z ustawą o rachunkowości, tak, zgodnie z ustawą... No na instalacji jest inny, powiedzmy, no, procent... zgodnie z ustawą o rachunkowości i polityką rachunkowości jednostki. Jasne. Jeśli mogę nawiązać, w niektórych wypadkach amortyzacja ma taki zwiększony współczynnik, jeśli jest mocno wykorzystywana dana infrastruktura. Jeśli to jest zapisane gdzieś w przepisach danego podmiotu, to trzeba pytać na przykład o NCB rozdanie, czy po prostu stosować nie, te zapisy? Nie, my zgodnie z przepisami, zgodnie z ustawą o rachunkowości i polityką rachunkowości danej jednostki. I te zapisy, rozumiem, powinny być przed rozpoczęciem projektu? No, nie, to nie mogą być zapisy stworzone specjalnie dla projektu, tak jak to było powiedziane na prezentacji. Dobrze, dziękuję. Chciałem się zapytać, jeżeli Instytut Badawczy jest konsorcjum, bo prowadzi działalność gospodarczą, to jest traktowany... Jak duże przedsiębiorstwo. Jak, niezależnie od ilości osób. Niezależnie. Dzień dobry, Agnieszka Wiśniewska. Chciałam zapytać, ponieważ omówiliśmy tutaj kwestię wyłączeń z zasady konkurencyjności. Chciałam zapytać, jak wygląda ta sytuacja w przypadku obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych. Chodzi mi o konkretną sytuację, duże przedsiębiorstwo, które jest zobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych. Chciałoby jako podwykonawcę jednostkę naukową, z którą jest związane prawami własności intelektualnej, które w ramach projektu mają być rozwijane. Jak tego dokonać, żeby ta jednostka była podwykonawcą w ramach projektu? Dziękuję. To chyba sytuacja dość prosta, tak? Jeżeli państwo stosujecie na co dzień ustawę prawo zamówień publicznych i to wynika wprost, to zobowiązanie podmiotowe państwa, tak? Do stosowania z treści artykułu 3 ustawy. Tak. Jeżeli znajdziecie wyłączenia, które mogą mieć zastosowanie, tak? I mają one uzasadnienie, to jak najbardziej można je zastosować, tak? To wyłączenia, o których ja tutaj mówiłem w trakcie mojej prezentacji, dotyczyły zasady konkurencyjności. Właśnie, tak? Chodzi mi, jak jest w przypadku... W przypadku ustawy tutaj my prezentacji żadnej szczegółowej nie prowadzimy, no bo to jest rzecz, która jest związana z prawem zamówień publicznych i te podmioty, które stosują ustawę w swojej codziennej działalności, wszelkie uczelnie, instytuty czy przedsiębiorcy, którzy są w trybie artykułu 3 zobowiązani do stosowania ustawy, to po prostu stosują odpowiednie przepisy ustawy do udzielania zamówień, tak? Czyli jeśli ustawa nam na to pozwoli, możemy takiego partnera, który jest związany z nami własnością intelektualną, wziąć jako podwykonawcę. Zgadza się. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania, proszę państwa? Ponieważ za chwilę będziemy mieli przerwę, po przerwie przejdziemy do drugiej części spotkania dotyczącej kwestii ogólnych i szanse na uzyskanie kompetentnej odpowiedzi w kwestiach finansowych mogą nam zmaleć. Tak, dokładnie, ponieważ pracownicy muszą wrócić ze swoich obowiązków. Jeśli tak nas pani zachęciła, no to jeśli chodzi o korzystanie z potencjalnych korzyści właśnie z NIP-u, po zakończeniu projektu, czyli jeśli wnioskodawca, jeśli konsorcjum gospodarcze, każdy z wnioskodawców, każdy z tych partnerów wnosi odpowiedni wkład własny, czy ten podział w NIP-u jest automatyczny jakby procentowo do tego, ile zostało włożone finansowo, potem w korzyści, czy może to stanowić umowa konsorcjalna odrębnie i... Będziemy o tym mówić w tej drugiej części, w kwestiach prawnych. Dobrze. Będzie to szczegółowo omówione. Proszę państwa, jeżeli nie ma więcej pytań, jesteśmy troszeczkę przed naszym harmonogramem dzisiejszego spotkania. Proponuję półgodzinną przerwę do godziny 12:50 i po tej części przejdziemy do kwestii regulaminowych. Dziękuję bardzo.